kolejnym zadaniu mamy trójkąt prostokątny. Wiemy, jakiej długości są jego przyprostokątne. Czyli zanim zaczniemy rozwiązywać to konkretne zadanie, przypomnijmy sobie, w jaki sposób nazywamy boki w trójkącie prostokątnym. Tu mamy taki mniejszy trójkąt prostokątny, no i ten bok, który znajduje się naprzeciw kąta prostego, to jest tak zwana przeciwprostokątna. Przeciwprostokątna. I to jest najdłuższy bok w trójkącie prostokątnym. Natomiast te boki, które znajdują się przy kącie prostym, to są tak zwane przyprostokątne. Przyprostokątne. Tak łatwo to zapamiętać. Naprzeciwko kąta prostego przeciwprostokątna, przy kącie prostym są przyprostokątne. Czyli jeżeli my znamy długości przyprostokątnych, to znamy długości tych boków, które otaczają nam kąt prosty. Czyli wiemy, że jeden bok ma długość 6,1 cm, natomiast druga przyprostokątna ma długość 3 cm. I teraz tak, jeżeli chcemy policzyć sobie pole takiego trójkąta, to mamy wzór na pole A razy H podzielić przez 2. No to naszą podstawą będzie bok o długości 3 cm, czyli to będzie nasze A, natomiast ten bok, który nam spada tutaj, to będzie nasza wysokość, czyli to będziemy traktowali jako H. No i podstawmy to sobie do wzoru. Czyli pole to będzie tak, A, czyli 3, razy H, czyli 6,1. Ja to sobie zapiszę może jako ułamek dziesiętny, czyli 6,5. No i podzielić przez 2. No to mamy tak, najpierw mnożenie, zróbmy sobie tutaj w liczniku, 3 razy 6,5 to będzie 19,5, no i musimy to jeszcze podzielić przez 2. Może sobie sprawdźmy jeszcze, tak, czy na pewno wszystko jest poprawnie policzone, czyli pomnóżmy to sobie pisemnie. 3 razy 5 to 15, 3 razy 6 to 18 plus 1, 19, mamy jedno miejsce po przecinku, czyli widzimy, że to nam się zgadza. No i jeszcze musimy wykonać dzielenie, czyli gdy wykonamy dzielenie, czyli 19,5 podzielimy przez 2, otrzymamy 9,75, oczywiście centymetra kwadratowego, no i to będzie nasze pole.